lekka zmierczyw, to jest człowiek wielki, dżinsy też założy, nie traci na wszelkie. Nie jedni mówili, nie da sobie rady, choć młody, przystojny, to bardzo zaradny. Iwonkę nikt mi nie tyka, bo ona ma przecież męża elektryka. No a te paniusie, co w urzędzie siedzą, na plotki nie chodzą, ale wszystko wiedzą. Służba zdrowia wcale nie choruje, pacjentów po ludzku nigdy nie traktuje. Każą nam się przenieść do innych lekarzy, a jak nie pasuje, to szukać cmentarzy. To sama elita, jak coś postanowią, to zrobią i kwita. Przewodniczący rady to taka chłopina, od gminnych problemów w świecie Małysina. Oczy to jest ciągły biegu, nie ma go w Luboczy, zastaniesz go w brzegu. A nasze sąsiady teraz ośpiewali, teraz nasza kolej, żebyśmy oddali. To z czystego żalu, bo na brzeskich piokach nie byłoby szmalu. Nasza stara
Bożynka, wszystko można śpiewać. Moje drogie panie, jestem o mile zaskoczony i frekwencją, ilością, ale przede wszystkim pięknym wieńcem. Tu śpiewałyście o tych dwóch miejscach, które warto zobaczyć, czyli mostek i kapliczkę. Tylko nie wiem, czy teraz ktoś będzie jechał oglądać kapliczkę, jak to jest wierna kopia tej kapliczki, wykonana właśnie z tegorocznych zbóż. I tak patrząc z przodu widzicie obraz właśnie świętego Nepomucena, a w górnej części świętego ojca Papczyńskiego, który jest właśnie związany z Luboczą. To tam na dworze Karskich napisał reguły zakonne i stąd udał się w Puszczę Mariańską, gdzie założył zakon Marianów. Z boku, z tej strony widzę święty Jan Paweł II, także ze wszystkich stron sami święci. Dziękuję za ten wieniec i będzie stał u mnie w gminie, w reprezentacyjnym miejscu, tak żeby każdy mieszkaniec mógł go zobaczyć i zobaczyć te wszystkie rodzaje zbóż, bo widzę, że jest i proso, widzę, że no wszystkie chyba zboża. Czy czegoś brakło? Chyba wszystkie są zboża, także warto też zobaczyć jeszcze te zboża, których już na co dzień nie uprawiamy. Dziękuję za przyśpiewki. Na szczęście o mnie nie było aż tak źle. Dostało się komuś innemu. Dziękuję kapeli. Kapela też z Luboczy. To jest tak, że cały zespół jest z Luboczy, także bardzo serdecznie dziękuję i dla pań całusek.